Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fallout 4 i oczywiście kontynuujemy, jestem bez dźwięku, kontynuujemy sobie oczywiście historię rewolucji. Czas nadszedł. Proste. Dzisiejszy odcinek może być delikatnie krótki, tak z 30 minut. Delikatnie krótszy. No nic, ale mam nadzieję, że będzie bardzo treściwy. My oczywiście sobie kontynuujemy naszą historię. Łapki w górę zostawcie, jak się seria podoba. Nie możecie wpaść oczywiście na wszystkie różne linki, macie w opisie. Różny drugi kanał na przykład i tak dalej, i tak dalej. Trochę ciężko jest mi teraz ocenić, w których powinienem strzelać, a w których nie. Na przykład w tych powinienem, ale czy we wszystkich? Kurwa, niedobrze. Przypominam, gramy oczywiście na poziomie trudnym. O kurwa, nie mam... Oj, bardzo niedobrze. Mam 50 życia i nie mam za bardzo co nawet zjeść, więc jest przypał straszny. Mam nadzieję, że może w tych zwłokach coś będzie psycho. No średnio, średnio psycho. Oj, oj, oj. No tak właśnie, że sądził niestety. Kurczę, molik. Niestety mi nakopali ze względu na brak... brak leczniczych tutaj składników. Który to nie nasz? Nie, to jest Trido. Nie, to Zero Dog. Jones. Wracaj tu. Chyba nie ma szans. No i elo. Nabój, mantaty. Reszty nie bierzemy w sumie. Wyjście. Chociaż ten karabin myśliwski jest o tyle opa, że on jest bardzo, bardzo, bardzo celny. Tylko nie mamy miejsca. To jest opa akurat. No jest kurewsko celny ten karabin myśliwski. Bo nie mamy jakiejś snajperki na przykład w sumie. Czego ja używam w ogóle? Chiński karabin normalny 28. A to na przykład zadaje 44 i strzela to samo ammo. Ty, to czemu ja tego nie używam? Nie ma chyba nawet przy... lunetę. Chyba z tego powinno być... O kurwa. O niedobrze, niedobrze. Ja nie mam chyba nic do leczenia niestety. Czy mam? Mam. New Cole. Sam jakieś 3 steampaki, ale to no nie za dużo jest. Czy wódka pomoże? Wódka zawsze pomoże. Ale akurat chyba tutaj nie. Skąd wy... Kurwa, skąd oni strzelają? A, już widzę. Kurwa, jak ja tak będę strzelał. Dobra. To samo powodzenia. Którzy to nasi? Dobra, dobijcie go. Dobrze, że mamy sojuszników po naszej stronie, bo inaczej mogłoby być ciężko. My z karabinku maszynowego. Czy to nie jest pewnie karabinek maszynowy? No i nie ma mamo, świetnie. Uzbrojenie. Co jeszcze mamy? Działko obrotowe. No dobra, niechaj będzie. Nie, 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 z działka obrotowego może nie... Granat odłamkowy, to jest myśl! Oj! Dożujemy, prawo, lewo. O nie, jak to wymaga klucza! Ale skam, ale skam, ale skam. Ale skam. Motopiła.
Nie no. O kurwa. Błąd. Ostatnio miałem... O boss, to będzie ciężkie wyzwanie. Kurde. Oj, to będzie ciężkie, mam fatalny save. Save jest tragiczny, widzowie. Mam jakiś inny saveik? Ten jest... To jest ten... No to ten by wczytał. Bo to ten tragiczny mam saveik, niestety. O kurwa, ty. No, that's enough. Dobrze, dobrze. Dusisz. Wyrzutnia rakiet. Wyrzutnia rakiet! Zapomniałem o wyrzutni rakiet, kurwa. Ja nope. Zapomniałem, że mam wyrzutnię rakiet, ty. Czy nie wiem, czy miałem w ekwipunku, możliwe, że ją właśnie wyrzuciłem wtedy. Znaczy nie podniosłem. Takiego save'a wczytałem. Ale teraz mamy, dobrze wiedzieć. Coś trzeba wyrzucić i najlepiej coś, co waży dużo. Działko obrotowe, może nie. Miotarz ognia wydaje się dość już jest. Więc wyrzucam miotarz ognia. I do ręki byśmy sobie wzięli karabin szturmowy. Albo nie, bo tamten miał dział. Chociaż nie, ten chyba nawet cenniejszy mimo tego, że tamten miał działko, mam takie wrażenie. Duży to nasi, przydałby się karabin snajperski i sporo rzeczy w ogóle by się przydało tutaj. Szybkie zapisy. To nasz? To wygląda na naszego. O kurwa, ktoś strzela. Dobra. Ja bym chętnie splądrował ciała, bo każdy jeden steampack to... O! Ty! No tak! W sumie za każdym razem, kiedy chłop jest na górze i wybucha, bo ja mam tą umiejętność wybuchania, to chłop wybucha, jego ciało się rozczłonkowuje na małe części, spada, dzięki temu nie muszę biec na górę. Kurde, ty! To jednak OP ta umiejętność. Nigdy tak nie spojrzałem na to. No racja. To nasi? To nasi, dobra, do szturmu. Za naszymi będzie gites. Na górę, na górę, na górę. To nasz, to nasz. Na górę biegnij. Nie kurwa na dół. Oj. I co teraz? Jest niedobrze. Chemia. Steampack. Psycho. Psycho. Medics. I tu się kończą moje pomysły. Zapis. Mam jeden pomysł, ale niestety... Szybko przeszukać, przeszukać. Wódka, niedobrze. Nie o to mi chodziło. To. Sowy, sowy, sowy. Czekam aż wejdą, czekam aż wejdą. Jest ich w kurwę dużo. A ja mam rakietnicę. Trzeba tylko ustalić, gdzie pod trójką sawę rakietnicą. To był chyba niezły strzał. Oj, no nie wiem skąd padłem. Skoń dostaję, tylko nie wiem skąd. Ale jesteśmy w... Ojej, oj. Nie wiem, czy zapis nie był tragiczny. Możliwe, że był zapis tragiczny. Ojej, oj, oj, oj.
wizowy zatrzymuję, bo to nie ma sensu. Muszę wyjść, bo kijowy zapis zrobiłem. Dobra, udało mi się wyjść z tej sytuacji całej. I... to... ty, to nie no. Mam karabin snajperski CZOP. No i właściwie... o kurwa, to nie moi. No i właściwie jest nawet w porządku. Raczej tutaj uda mi się uciec. Na razie po kolei sobie po prostu zabiłem tych chłopów i tyle. Przypadkiem skasowałem raz jednego niewolnika, ale to przypadkiem się nie liczy. No nic. Dobra, ulepszamy ty... o nie, ale mam save'a na szczęście. Dobra, kontynuacja jest robiona. Medex, motopiła? Nie, już nie musimy, już mam w sumie na maksa tą motopiłę. Tutaj jakiś pancerz, to też nie, w sumie to się nie cofamy, nie ma co, idziemy dalej. Mam tu gdzieś, będę miał tu zaznaczone, tu w lewo chyba, tak? Czyli tutaj. Tak, tu musimy iść, żeby odzyskać swoje dawne rzeczy. Coś takiego. Ty to kto jesteś? One shotted. Najbardziej oczywiście szukam, tylko czekam na to, czy weźmiemy jakiegoś simpaka. One najbardziej potrzebne. Wtedy nie ma ich za dużo, więc... który to masz? Ciężko zawsze mi jest odróżnić. Mona. Wyskakuj. Skapsli. Było słychać, jak mi burczy w brzuchu? Widziałem chyba na mikrofony, że było. O, jest simpak. Olbrzym. Uzbrojenie. Olbrzym. Pyk. Dobra, idziemy po moje stare rzeczy, więc... ty, no właśnie, po co ja to kurwa zbieram, jak i tak idziemy po stare rzeczy w sumie. No ja osioł trochę. Lodówa. Whisky szkocka, to może nie, piwo, whisky wódka, to też nie może. Dobrze idę? Zajebiście idę, nawet bym powiedział. Mam nadzieję, że tutaj te rzeczy się zbierze się. A były takie drzwi, ja wam tego nie pokazałem. Otwieram drzwi, właśnie. Otwieram, słuchajcie, drzwi, są takie drzwi, nie? I myślałem, że te drzwi gdzieś prowadzą, więc klikam E, otwieram drzwi, a tam taki napis. I chyba wstałem 10 minut, bo mi to łeb rozjebało, nie? Stoję i... aż miałem rozpocząć nagrywanie, ale uznałem, że no... byłem dosłownie pośrodku niczego, więc... a słychać jak burczy chyba. Nie wiem. Jestem, jest posiadany głód. A nie jesteśmy sobą, jak jesteśmy głodni. Będzie trzeba coś zarzucić, no zomba. Konsolę przypadkiem włączyłem. Dobra. Ty, to jak to, nie tu? Ja bym chciał rzeczy swoje odzyskać, gdzie to? Nie no. Poczekaj. Zabierz dziecko do Medei, odzyskaj swoje rzeczy. No to tutaj chyba, nie? Dlaczego mi się każe cofać? A nie, nie no, każe. Kurwa, jaki skam. Dobra, idziemy po swoje rzeczy najpierw. Bo tutaj było napisane, że to jest ten dom tej. A nasze rzeczy znajdują się gdzieś tam. Gdzieś tam musimy się udać. Próbiliśmy pewnie z 10 razy. No może walcz? A nie, się ogrzewaj. Okej, widzę, walki trwają. Wszędzie. This is America. Pancerz metalowy.
A jaki mam pancerz? Pancerz z osłoną przed promieniowaniem gamma. To ten sam? Wygląda jak ten sam, więc bym wziął w sumie. Może da się połączyć. Lecę na prawa. To friko. Ubiór. Pancerz metalowy. Pancerz metalowy. Nie da się. O. No nic. O. I... Który to? Bob, co se myśli, że będzie se strzelał? You kicked the hornet's nest now, didn't you? I was lucky to get away even for a second. But more importantly, I hear you've stolen the cure. Mind if I see it? Poważnie, nie bardzo mi to pasuje, nic jej nie będzie, prawda? Zdasz sobie sprawę, że ten Ech to tak naprawdę małe dziecko. Of course I knew, but you don't see me blubbering about it. That baby is our only chance of a cure and freedom from this hellhole. No się nie urodziło jakby tego, tak? She feel better when we're done. She'll be back with her parents and never needs to know any of this happened. So quit whining. Ile dzieciakowi nic nie będzie, weź ją. Ja sobie chcę, moja część wykonana, gdzie nagroda? Not yet, hotshot. Asher's got people watching me and I can't keep a baby hidden in this dump. Werner sent me word that he's hiding out in the steelyard. He's got everything there to take care of the cure. Take it to him and he'll handle the rest. Now get going. Ja mam tu 1000 rzeczy do roboty, no. Dajcie, żeż mi spokój. Chcę tylko odzyskać swoje rzeczy. Kurwa, gdzie to? Chłopco, biega i strzela, ty. Terminal. A to ten terminal, już tu byłem w sumie. Jest pamiętanko. Kurwa, jakaś lepsza broń by się przydała. Sprzęt. Uzbrojenie. Karabin snajperski. Ta, tu nie mam ammo. To strasznie niecelne. To na blisko to mamy. To nie nadaje się na daleko. O, to jest OP. To dwójeczka. I... To trójeczka. To czwóreczka. Miodzio. Idziemy. Ci nadal pracują zamiast tego, wyjebane mieć? Gdzie ja w sumie idę? No i gdzieś tutaj mogę odzyskać rzeczy, ale... Skam. No jak? Ty! No nie. Kurwa. Znowu mnie oszukali. Nie wiem, po co ja tu szedłem. A teraz gdzie mam iść? O Boże. Tutaj? To będzie ten chłop chyba, nie? Now I know why you ain't afraid of those drugs. No hard feelings, eh? Nie zjeżdżę więcej twojego pieprzenia. Understood, champ. But if you want to keep collecting ingots, I still got plenty of gear stashed away. You bring me ingots, I'll make sure you get rewarded. Nie mam więcej sztabek. To wszystkie sztabki, jakie mam? There's still more out there, but I guess some other sucker can get killed looking for them. Czy mogę znaleźć sztalowe? No to słyszałem 1000 razy. A nie obchodzi nas to teraz, rozpoczęła się rewolucja, więc... Prosto. Co tu się dzieje? Dlaczego ja tu właściwie idę? Które ja robię misję teraz? Odbierz swoje rzeczy. Kurwa mać. Co tu się dzieje? Może przy okazji i tak ściągniemy jakieś sztabki, bo przyniesiemy i dostaniemy jakieś rzeczy. Chociaż nie wiem. Kryjówka. Też czuję, że nie odzyskam tych rzeczy. Bardzo by mnie to smuciło, jakbym stracił te wszystkie rzeczy. Naprawdę chciałbym je odzyskać, ale nie umiem. Nie wiem gdzie. Mam nadzieję, że nie będę musiał prosić Google, żeby mi wytłumaczył, gdzie mam kurwa iść. Tylko sobie poradzę jakoś. Kryjówka, no dobra, jakoś tam trzeba iść. Damy sobie radę raczej. To jest mocarna broń, mimo tego, że ten karabinek 10 mm. Nawet sporo bije. To tutaj? No nie.
A coś się szykuje 40 minut szukania, jak w kurwa wejść w tamto miejsce. Tutaj? Tą górą chyba. Coś. Tylko nam na górę się chyba nawet nie da wejść. Bo ja tam próbowałem już. To jest niemożliwe tam wejść. Było opatrzone. Patrzcie. Pyk. Nie da się. No i jak? Co teraz? Jest to niemożliwe. Niemożliwe to jest. No nie chcę zakończyć w 20 minut, ale będę musiał powoli spadać. 20-minutowy odcinek, z czego 10 minut chodziłem w kółko i szukałem, jak odzyskać swoje rzeczy. No nie brzmi to zachęcająco, niestety. Jak się tam dostać? Tędy może? Tędy jakieś na górę, coś tego owego. A może być tędy na górę? No, w sumie. Może być. Spróbujemy na pewno. Idziemy. No to chyba jeszcze ani razu nie byłem. Wygląda jak takie stare tartaki. Takiego. Pyk, pyk, pyk. O. No nie tu. Nie wiem, widzowie. A ty... Co? Okej, okay, nie wnikam. Powiedzmy, że to gaz się tak unosi, tylko tu się pali. Coś takiego. Niech wyobraźnia zacznie działać. Ja w Cyberpunkę grałem i było mega dużo glitchy. To sobie tłumaczyłem sobie, że to jest Cyberpunk, świat przyszłości. Nigdy nie wiadomo, co tu się stanie. Jak jest przyjemnie się grało, jak nie narzekałem na błędy, tylko uznawałem, że tak miało być. Od razu lepiej. Zielonego pojęcia nie mam, jak do chłopa dojść, no. Jest gdzieś tam, tylko... Kurczę, molek. Może po prostu... Nie, mówię, to po prostu jest dzida lewo, bo się wkurzę trochę. To będzie po prostu dzida tu lewo i gites. O nie, to jest chyba dzida lewo. Broń boczna dzikiego Billa. A coś było z tym dzikim Billem? Notatka od dzikiego Billa. Przepaskę na głowę. Odporność 1, waga 0. Coś było z tym dzikim Billem, ale już nie pamiętam. Dodano wpis. Zacząłem przeczytać. Nie dam rady, Mili. Przykro mi. Wiem, że wszyscy myśleli, że się uda, ale nie wiedzą, co tu się dzieje. To nie jest tylko troglodyci, są jeszcze inni dzikusy. Zabawne, biorąc pod uwagę moją ksywę, Dziki Bill. Nadzienie tych sztab nie było trudne, są wszędzie. Problemem okazał się powrót do huty. Mój zaufany gnat przydał mi się nieraz. Wkrótce jednak popadłem w tarapaty większe niż przypuszczałem. Strzały przyciągnęły dzikusów. To tylko kwestia czasu, w końcu mnie znajdą. Przykro mi, że zawiodłem was wszystkich. Powiedz im, że próbowałem ze wszystkich sił. Żegnaj. Wibret chłop. Dziki Bill. Czy to jakiś tam wysłannik Mili, tak? Czy coś takiego. Dobra. Ja pierdolę, że to tu było, to bym się nikt nie spodziewał. Czasem za bardzo kombinuję, nie? Ja widziałem tą drogę już wcześniej, ale pomyślałem, że... Nie, no ja. To nic. Nie ma szans, że tak można, ty. No tu kurwa jednak. To nasz chłop tam po prawo? Ale min jest. Ja w sumie dużo mam tych min. 10.
To trzeba coś wyrzucić. To jest co warte jest 7 kilos. Miotacz ognia? No dobra, to niech będzie miotacz ognia. No i tak nie zamierzałem go użyć. Niewolnik. Okej. Okay. Dobra, wydaje mi się, że tutaj zakończymy już dzisiejszy odcinek. Czy on jeszcze... On... O, to ten chłop! Nie dałem już zjazdka? Jest tutaj, ale nikt nie powiedział mi, że chodzi o porwanie. Mam ją tutaj całą i zdrową, a chcę moja nagroda. Jak zginie? The drogs overrun uptown, and there won't be any bosses left to get in our way, leaving you in control of the city and with the appreciation of many grateful ex-slaves. Mam wątpliwości? Oh, sure. He'll just march back to Asher and his venomous little wifey and say, "Sorry, I stole your firstborn. My mistake." You're in it this far. It's easier to follow through than it is to back out. Jasne, dobra, mam tu gdzieś, miejmy już to za sobą. Nobody likes a quitter. In fact, now comes the fun part. We wipe out all those bastards in uptown. I tak udało mi się wybić większość z nich, nie możesz tego uznać za wykonaną robotę? Cocky bastard. Think you killed all of Asher's little psychos? No way. Not even close. Any given day, most of them are out on raids or trying to push further into the city. Now there's trouble, they'll be rushing back, guns blazing. No, the only way to put an end to their kind is to destroy their home and salt the fucking earth. Give uptown back to the Trogs. Jak niby mam to zrobić? Get someone else to do it for you. And there's a whole city full of Trogs, hungry to do the job. The only thing keeping them out of uptown are those floodlights, and I know where you can shut those off. Shut off uptown's lights, and the Trogs will sweep in to take care of the rest. Jakbym się stamtąd wydostać. A to nie jest tak, że też zginą niewolnicy i tak dalej? Now you can get to the power plant from a manhole down in the steel yard. Near the train tracks, you can't miss it. Head down there. Find the floodlight controls and turn off up. Też wiesz, że to on ma bardzo niecny plan przyjęcia na przykład miasta i on chce być szefem niewolników albo coś takiego. Takie mam dziwne wrażenie. Stealth Boy dostałem, czyli że będę mógł się prze tego. Dobra, widzimy się jutro, godzina 16, ja muszę spadać. Zostawcie łapki w górę, jeżeli podoba się seria i podnijcie na różne inne serie. Linki macie w opisie. Moi drodzy, do zobaczenia, widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć.